Cześć, mamy wtorek i powiem wam, że ciepełko się utrzymuje. Ostatnio wam pokazywałam, jak w Newcastle było ciepło i jest cały czas tak ciepło. Znaczy, wtedy było cieplej, ale ogólnie sweterek, kufajka, ja już nawet szalika nie noszę. Także jest spoko. Ej, opowiem wam o czymś, takie story time wam opowiem, bo wiecie co? Bo ja miałam parę dni temu urodziny, no. Na końcu stycznia miałam urodziny. No i... A jakiś czas temu byłam z Krzyśkiem w Newcastle w takim fajnym sklepie, bo mieliśmy trochę czasu, żeby sobie tam spędzić. I... No i Krzysiek mi pokazał jeden fajny sklep, który trochę przypomina naszego polskiego Kropa. Ja mu pokazałam taki sklep, taki jeszcze bardziej rozbudowany Empik, nie? Można tak przyrównać. I słuchajcie, i tam były kubki The Rolling Stones. Znaczy, różne były kubki, ale mi wpadł taki klasyczny The Rolling Stones, po prostu czarny z językiem, nie? No. I mówię Krzyśkowi, chciałabym taki kubek, nie? Chcę taki kubek. Pomyślałam sobie o tym, że chcę sobie go po prostu kupić. Po prostu mieć. Ale przez chwilę przyszło mi przez myśl, ale przecież mam zaraz urodziny, może Krzysiek mi go da na urodziny, nie? Kurde, wygląda to tak, jakbym mu to mówiła, że chce to na urodziny. No ale dobra. I pomyślałam sobie, kurde, tylko czy ja się zdążę z niego napić. Bo. No i wiecie, przyszedł dzień urodzin. No, obudzili mnie. Obudziłam się, a tam wiecie, z babeczek tort zrobiony, nie? No, w sensie na babeczkach te świeczki. Śpiewali mi 100 lat i dali mi prezent. Taką miałam pobudkę. I tam właśnie w tym prezencie był również ten kubek. I ten kubek... mówię to Krzysiek, to zrób mi w nim kawę. I sobie myślę, rypnie. Krzysiek poszedł do kuchni umyć ten kubek, kawę przygotować i wiecie co? Jak tylko mył ten kubek, to mu zostało normalnie tylko uszko w ręce i ja słyszę takie ryp. No. Także ja wiedziałam, że ten kubek po prostu się strzaska już w tym sklepie. No. Będziemy musieli kupić po prostu nowy. No i tyle. A jeszcze wam powiem, że jeszcze w tym prezencie miałam, wydrukowali voucher na 300 funtów do Balcar Tattoo Studio. Wiecie, na drukarce wydrukowali voucher. No, ten tatuaż, nie? Się śmiałam, że to na ten voucher zrobiłam. Ten tatuaż, wiecie o co chodzi. No, tak więc, ale pieruńsko mnie ręka boli. Boże, pierwszy raz mnie tak pieruńsko ręka boli. I to nie boli mnie rana, nie boli mnie ten tatuaż, powierzchnia tego tatuażu, tylko boli mnie to tak, jakbym ją prześliła, jakbym cały dzień po prostu łopatą machała, nie? Tą ręką. No, ja podejrzewam, że dlatego, że jak śpię, to mam cały czas ją w tej samej pozycji, żeby nie uszkodzić, mimo że mam folię do spania, bo tak to po domu nie chodzę w folii. Folię zakładam tylko do spania. Folię zakładam tylko do spania. I właśnie jak wychodzę na zewnątrz. No. No i właśnie, ale jak śpię, to trzymam cały czas tą rękę tak samo i to pewnie dlatego mnie tak boli. Bo jest zmęczona tą jedną pozycją. Dobra, trochę was zagadałam. Ja idę po dzieciaki do szkoły. Krzysiek jeszcze... Znaczy, mam nadzieję, że zaraz zadzwoni, że kończy angielski. Albo że już skończył. Dobra, kończę, bo się zmachałam. A wiecie co? Jeszcze wam coś powiem. Arielka przyjechała w niedzielę po ten zestaw, który jej szyłam. Była z mamą i z bratem, czyli z tą koleżanką, która do mnie napisała, jej mama, nie? Wtedy, no, jakże przyjechały, no, Arielka ma jeszcze brata, takiego mniej więcej w wieku naszych dzieci, może troszkę starszy, no, i jako jakiego ja miałam stresa, czy im się to spodoba, bo wiecie co, ja pierwszy raz ten zamek wszywałam, później
zamek był ciutko za długi i nie wiedziałam, w jaki sposób mam to ogarnąć. Chciałam zrobić w ogóle szef francuski tam po bokach, nie? Jak już zszywałam te poduszki. Mogłam tego nie robić, bo to tylko takie za grube wyszło. A po prostu jak wieczorem spojrzałam w sobotę na to, jak to wygląda, co myślę, kurde, ale lipa, co teraz? Ale jak już spojrzałam w niedzielę rano takim świeżym okiem, nie? Ale to już nie wyglądało to tak źle, jak mi się wydawało. No i dziewczyny zaakceptowały tą moją pracę. No, chciałam nawet dać zniżkę, ale nie chciały tej zniżki. Więc no, nie no, spoko, tylko po prostu to jest też to, że ja swoje błędy podczas szycia widzę i ja to widzę dużo gorzej, ale naprawdę byłam tak zestresowana, a z drugiej strony cieszę się, że mogłam to dla nich zrobić. No, być może jeszcze coś z tego materiału będziemy robić, bo zostało bardzo dużo materiału. No. O. Co to? Krzysiek? A nie, nie Krzysiek. Krzysiek się zawsze ze mnie śmieje, że ja wszystkich wszędzie widzę. No, teraz mi się zdawało, że widziałam Krzyśka. No, także... także zestaw wydany do klientki. No. I teraz mam w sobotę mam Killing War, no, pierwszy w tym roku. Zobaczymy, jak pójdzie, zobaczymy, czy pójdzie. No, no coś ostatnio te kiermasze są takie mało urodzajne, ale to nie tylko w moim przypadku, bo wszyscy wystawcy mają z tym problem, więc po prostu gdzieś jakoś jest, globalnie chciałam powiedzieć. No taki ogólny jakiś mały problem jest, no. Także, no zobaczymy. No pojadę sama, nie będę chłopaków ze sobą brała. Chociaż może, no nie wiem, zobaczymy. No, no wolałabym jechać sama jednak, bo jakby nie było, mi się to wtedy bardziej opłaca. Nie muszę płacić za ich transport, ani za ich jedzenie podczas tego kiermaszu. Oni więcej tych pieniędzy zawsze wydadzą, jak ja jestem, jak jesteśmy na kiermaszu, niż zarobię. Oni tam jadą jeść. No śmieję się, ale no są drodzy w utrzymaniu. No, w takich sytuacjach. Dobra, bo gadam i gadam. W sumie tak trochę o dupie Marynie. No ale co, czasami sobie człowiek musi pogadać, nie? Cześć, jest środa. 12:13. No pewnie już 15. Więc trochę wcześniej niż ostatnio. I tutaj mamy śniadanie. Dzisiaj paciaje na chlebie. Kanapki. Paciaje. Wegański tuńczyk. Suszone pomidory. Spaciajowane. Grejpfrut, groszek. Do tego kawusia. I do tego szocik z Morrisona. To jest głównie kurkuma. Zobaczcie. Było 2 funty. Czasami sobie na kiermaszach kupuję. 2 funty na 50 pi przecena, więc. Więc okej. Okay. A to jest tatuaż, który się goi. Naprawdę się już goi. Już mam dość folii. I doszłam do wniosku, że to mnie boli właśnie przez folię, która mi uciska całą rękę, dopływ krwi. I dlatego mnie ta ręka tak bolała. Smacznego. A ja wam coś pokażę. W tym roku jeszcze wam nie pokazywałam, a już jest co pokazywać. Zobaczcie. Od tej ładniej widać. Kwiatuszki wyrastają. Tutaj będą jakieś krokusowate na pewno. A tam już dalej, zobaczcie, są całe... tutaj będą żonkile. Jeszcze nie ma żółtych główek, ale to... chwila i będą. Także pierwsze kwiatuszki już w tym roku pokazane. Nic tylko do przodu. I czekać na ten przypływ wiosny. Na taki wybuch wiosny.